Dobry wieczór. Chciałbym podjąć kwestię, która mnie obchodzi, bo cytowałem kiedyś, który skrzywdziłeś człowieka prostego, Czesława Miłosza. Okazało się, że wywołuje on ostatnio kontrowersje. Tam pada pod koniec takie, można powiedzieć, małe życzenie. Życzenie, które brzmi trochę oczywiście groźnie. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, możesz go zabić, narodzi się nowy, spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. Pamiętam jak dziś, kiedy robiliśmy pewnego rodzaju prowokację artystyczną i deklamowałem ten wiersz w czasach PRL-u. W latach 80. po stanie wojennym. I kiedy deklamowałem ten wiersz, miałem na myśli przede wszystkim tych, których skrzywdzono. Ale oczywiście była odrobina nieżyczliwości w tym ostatnim zdaniu. To nie jest groźba karalna. Tak samo kiedy mógłbym powiedzieć, że tym, którzy kradną cichą noc, życzę, podobnie jak w starym żydowskim przekleństwie, które brzmiało, o ile pamiętam, brzmiało tak. Obyś miał 1000 pałaców i w każdym z tych pałaców żebyś miał 1000 komnat. I w każdej z tych komnat, żebyś miał setki łóżek. I żeby gorączka przerzucała cię z jednego łóżka na drugie. To jest przekleństwo, ale jest przekleństwem w pewnym sensie wynikającym z bezsilności. Tak samo zresztą, jak psalm, który zapisany jest w Księdze Psalmów. Mam tutaj wydanie Czesława Miłosza, wydanie historyczne ze znakiem niepodległości Jerozolimy na okładce. Paryskie wydanie Księgi Psalmów Czesława Miłosza. Nad rzekami Babilonu, tam siadaliśmy płacząc i wspominając Syjon. Na wierzbach tamtego kraju zawieszaliśmy nasze lutnie, bo którzy nas wzięli w niewolę, tam od nas żądali słów pieśni. Ciemiężyciele nasi chcieli od nas radości. Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich. Jakże nam śpiewać pieśń pańską na ziemi obcej? Nie będę czytał do końca, bo na końcu jest wyobraźniowe, ale faktycznie bardzo mocne przekleństwo wynikające z pewnych ludzkich odruchów, bardzo ludzkich, ale to jest pewnego rodzaju wyobraźniowe zadośćuczynienie wobec mowy przemocy, wobec mowy nagiej siły. Zatem złodziejom cichej nocy nie życzę dobrze. Wszystkim innym wszystkiego najlepszego na święta. Radości i nadziei.